Hej, witam was, ja jestem Korgan, to jest gra w Far Cry 4. Mamy teraz misję, w której musimy się udać na pewne gospodarstwo i zdobyć dla... i zdobyć dla jego właściciela skóry, zwierząt. Dlatego co dostaliśmy łuk, więc w tej części gry jest również łuk, tak jak w poprzedniej. I za chwilę nam się okaże, co będziemy z niej robić. Widzę, że nie wiem, czy mi FPS na nagraniu spadają. To jest dziwne, bo asasyn jest chujowo zoptymalizowany, to nawet ja tam miałem 30 klatek. Ale tu to ja mam 60, a u was widzę, że czasami idzie do 20, na przykład 5. To jest straszną rzeczą. No ale już. Zdecydowałem, że z tej gry nie będzie jednak całej serii. Tylko pokazówka, 3 odcinki lub 2, zależy jak mi się będzie chciało. Tak samo jak z Risen. Ponieważ to jest gra fajna, ja chciałbym się tutaj po prostu pobawić. A nie siedzieć i nagrywać i robić tylko główny wątek. A tak to by było za dużo. To zrobię, nie? Za dużo po prostu odcinków to... Zrenderowanie wrzucenia to by było głupie. O, equipment, fajnie. Dobra. No, to już na niego skorzystałem. Wskażcie mi cel. Tutaj jest cel, dobra. To lecimy z buta już. Zwłoki pokażą drogę. Oj, wilka mamy. Tylko nie wiem, czy ja w niego trafię. Nie. Za wysoko. Wiedziałem, jakie było opadanie. Ale tu z góra przecież powinien się zorientować. Jej. Genialna rzecz. Już wiem, czym się zabawił. Ja może mówię troszkę o chrypnięcie, no ale niestety choroba każdego dopadnie jesienna. I mnie również. Jestem w punkcie obserwacyjnym. Aha, ja tam mam zastrzelić. Dobra. Czemu to się pokazuje Y, skoro ja mam pod Z aparat, domyślnie. Mam innego wilka. I teraz musiałbym to schować. I sobie skoczyć. O, tu jest jeszcze jeden wilk. Jakbym go nie zauważył, to by było. Dobra. Animacja spadania do wody jest taka sama jak w Far Cry'u. Trójce, więc no, nic specjalnego. Takie same znajdźki i takie same większość rzeczy. Ale w przeciwieństwie do Far Cry'a trójki, gdzie tamten was był jednak świnem, którego w pewnym sensie jednak lubiłem, ale jest sprawa dla nas niebezpieczeństwo, to jakoś tutaj od strony tego naszego pangana, bo chyba tak się nazywa, nie odczuwam szansy, że on by nam krzywdę zrobił. On się wydaje dość dobry, tylko że no strzela do ludzi i tyle. Naprawdę to wilki już by mnie dawno wywęszyły. 6 strzał. Potrzebuję je pozbierać. Gdzieś tutaj poleciała. Cześć piesku. Och, witam cię. Czasami się nie wiem właśnie, czy to ma tak ma być, czy... żeby po prostu przyspieszyć, czy to jest zwykły błąd. Ale nie pokazuje się animacja oprawiania zwierząt. Czasami się pokaże, czasami nie. I to jest właśnie takie trochę mylące. Dobra, mamy już wszystko. Rozumiem, że mam w ten sposób strzelić. Więc weźmy sobie... strzały. Jaka to miała zrobić? R. Dobra, R. Mamy strzał zapalający.
I poszło. Fajnie. Teraz musimy sobie wrócić, ale do tego już na szczęście możemy użyć kłada. Myślę, że zrobię tutaj jeszcze jedną misję i jednak będą chyba tylko te dwa odcinki. Widzicie, jaki jest tutaj fajny świat i ja chcę się w tym troszkę tak sam też pobawić. Wow. Sam się z tym pobawić. I, a nie czekać po prostu na szansę na nagrywanie i tyle. Bo mówię, to by już było bardzo dużo odcinków z takiej gry. Asasyna zobaczycie pełną grę na moim kanale, ale to nie będzie let's play, to będzie taki jakby walkthrough. Wiem, że pewnie wymieniłem źle, wypowiedziałem źle nazwę, ale wiecie, w sensie gra bez komentarza, bo nie chcę się tym nic gadać. Tylko bym przeklinął na lagi, że gra jest zbugowana. Badger, how are you? Good. I brought you these pelts. I thought maybe you could use them. It's a good Ajay. But you keep them. She has enough for her Tanka paintings. I'm sorry, Tanka what? Nauczymy się czegoś nowego. Ale ładne. Środkowa mi się najbardziej podoba. Ona jest podobna do tej dziewczyny z Far Cry'a trójki, którą mi dałem na końcu, mieliśmy opcję albo zabić, albo uratować. Podobna tekstura twarzy i podobne ułożenie. No, to było na tyle w tej misji. Nie skończymy oczywiście jeszcze odcinka. Tylko myślę... O ja, jakie fajne! O ty! Pojedziemy sobie teraz do Eski. Zrobimy Eskę. Juhu! Sorry. Nowy jestem. Ale za... Łoja! Łoja! Ale zasuwam. Ło, aż nagranie dropi. Ło. Ło, teraz to już w ogóle poszło klatki. No ale nic, schodzimy. To nie dlatego, że mam strasznie zaśmiecony komputer. Będę musiał go w końcu kiedyś tam wziąć. Formatowy od nowa system, to było wtedy w porządku. Więc zawsze staram się dbać o czystość w komputerze, wszystkich plików i tak dalej. No i nic, zrobię sobie tylko jeszcze questa i to będzie na końcu w akranie. What happened to him? He fell. Pagan floods the airways and we have to endure his bullshit. Enough is enough! O, czyli będziemy mieć chyba zdobywanie wież. No i teraz mamy kolejną rzecz, która była w Far Cry'u trójce, czyli mianowicie przejmowanie wież. Wieża jest tam, jest troszkę daleko. Nie wiem, czy będziemy mieli tam szansę. Chyba będę musiał objechać ten kanion. Albo nie, tu chyba będę miał takie coś do latania. Ale nie, te rolka. Czyli kolejną rzecz z Far Cry'a trójki. I taka sama nawet animacja jest. Nie wiem, czy jak puszczę spację, to czasem nie spadnę, więc będę trzymał jednak do końca i zobaczę przed całą ziemią. Tak, spadłbym. Super. O, jest. Dzień dobry. Fajnie, 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 fajnie. The fuck? No, dobra. Sprzedajmy towary. Szybko sprzedaż. Kupmy i dostosujmy. Broń boczna. To bym chyba raczej wypasował jakąś taką jednostrzałowca. O kurczę, to jest drogie. Nie, ja chcę snajperkę, konkretnie chcę snajperkę. Tylko nie... Może SWD nawet wezmę. Coś chciałbym... O właśnie, chyba tą. Coś typu...
Jak ktoś było w Far Cry 3, tam była też taka snajperka. O, wyjątkowe są Sandman. To wybiorę sobie Sandmana. Aha, tylko że albo łuk, albo pistolet, to pistolet jest chyba troszkę lepszy. Albo wiertło, co to jest? To jest RKM, tak, to nie. Strzelba na słonie, broń specjalna, obręczna. Zasięg szybko strzelnąć. To jest chyba... To jest snajperka? Nie, bo zasięg jest za mały. To są snajperki. I tak to zdobyłem też. Dobra, i to jest... Pasi. Też ma tłumik, więc nie będzie problemu. A co zresztą stanie, jak kliknę automatyczne kierowanie? Łoja! Wystarczy, że ja będę gazował, a on już sam pojedzie, ale jakoś temu nie ufam tak za bardzo, bo się trochę kliwie na boki. Shit! I właśnie o tym mówiłem. Cofnę sobie tutaj tak zawinę. Może tu jest jakieś wejście na górkę, o. Fajna animacja swoją drogą. Chyba nie widziałem nigdy takiej fakry otruce. Ja chyba jej nie widziałem dlatego, że się nie rozbijałem. Zbyt dużo. O, roślinka. Ojej. Kotwiczka, fajna rzecz. I się wciągam. Wow. Co tutaj? Dobra. Raz i teraz po tej stronie będzie trzeba gdzieś wrzucić pewnie. Tylko nie wiem gdzie za bardzo. Tu może? Tu by te to są właśnie skały. Tu już jest wysoko naprawdę. Jeszcze tutaj ktoś jest na pierwszym chyba. Czy na parterze. Fajnie. Te skrzynki pewnie jak zniszczę to coś dostanę, ale nie chcę tego robić tak, żeby hałasu nie zrobić. Póki co dwa strzały i dwa trupy. YOLO. O, schody zniszczone. No to może być pewien problem. To ten nie. O, ten sobie wejdziemy. Czyli tak klasycznie jak w Far Cry 3. Tam to było też tak zazwyczaj, że coś było zniszczone, trzeba było sobie później troszkę zrobić parkeiro. Chuck Norris w ogóle wykopał tam wyżej niż głowa bez problemu. Idź no. Dobra, skoczymy sobie jeszcze tu. Ja z Far Cry 4 nagram jeszcze tylko dwa odcinki prawdopodobnie. Jeden z nich będzie zakończeniem, a drugi z nich będzie sekretnym zakończeniem, które, o którym już pewnie wszyscy wiedzą, ale no, też to wrzucę sobie na kanał, a co, bo mogę. I tyle. Ty, a to mogę zniszczyć? O, ja mogę to niszczyć, ale to fajnie. Ale haksy, kurde.
To dla mnie chyba najlepsze to 2014, haha, żartuję. Dla mnie najlepszą grą 2014 jest Dark Souls. I to by było na tyle. Super. Zjedźmy sobie jeszcze... O, fajnie, że się ta wieża też gibie tak. Zjedźmy sobie trollką. I to by było na tyle w tym odcinku ogólnie z Far Cry'a. Jak już przed chwilą powiedziałem. Dobra, jeszcze to zrobię i później kończymy odcinek. Gdzie tam? Super, tu posiadamy i jedziemy. Fajna mgła. Nie wiem czy dołem, czy górą, ale jakby co pojadę górą, to tak wygląda, jakby to miało być górą. Oja! Ale żem zarył. O shit, sorry. O kurde, sorry, ja się nie umiem tym sterować. Dobra, siądę sobie szybciutko. Biegnę na górkę tutaj, tak tędy. Boże, ja nie mogę. Jaki haksy. Boże, mnie zaatakował. Ale bajer, kurde, super. Ta góra wygląda tak majestatycznie, że ja nie wiem. Wszedłem na górę, bo jakby co z góry będzie później łatwiej zejść. No właśnie, w ten sposób na przykład. Zaraz, ale gdzie jest ten? Proszę, oni się nie dowiem. Has. Dobra, mogę schodzić. Gdzie jest ten rzecz? Halo. Co to jest? Nie to raczej. Tak to. Fajnie. Teraz sobie wezmę i przebiegnę się do tego już. No około, bo to jest bez sensu, żebym tam sobie chodził i schodził. Jak to się mam nawet tutaj bliziutko. Tu chyba tego gdzieś orła zbiłem. Tak, a ten zostawiłem tu. Dzisiaj będzie troszkę dłuższy odcinek niż zawsze. Klasyczne 18 minut około. O, tam jakąś broń mamy zaznaczoną. Ale to potem. Shit. Zawijamy. O, jest. Super. Ale drift normalnie. Szybci. Szybcy i wściekli. Coś tutaj mam, jakąś mapę. Co to wezmę? O kurde. Dźwignię zabiję. O ja. Było blisko. Tutaj gdzieś jest ta paczka. Kartka. Plakat propagandowy. Super. A gdzie jest plecak? To też sobie zbiorę. Aha, pewnie na dachu. Jak ja tam mam wejść? No bo że tam nie mam wejść. O, tutaj jest.
Już szybciutko wnoszę paczki. Dobra, jadymy dur. Opuść się, dom tylko się nie rozwali. Ale w sumie. O, fuck. Mam problem. Jeszcze wilki. Ktoś czuje, że chyba nie wykonał tego questa. Jakbym miał strój do latania, to bym to zrobił. Więc to tyle na dziś. Dzięki, że oglądaliście. Hejos.